jeśli na przykład Splice będzie miało dobry wynik na EU Masters, na przykład finał. I dodatkowo, hej, przecież byli w top 4, jeśli chodzi o oryginalny LEC, to będą mieli udany region, znaczy sezon, tak. Misfits już ganiłem za to, że nie dostali się do playoffów z takim naupakowanym w gwiazdy składem. I tu tak samo, zaczynają od dziwnego draftu i porażki na Fnatic, co jest dosyć medialnym pojedynkiem mimo wszystko. Każdy pojedynek na Fnatic jest pojedynkiem medialnym. Znaczy, w ogóle te pojedynki, jeszcze raz, pojedynki między akademiami będą naprawdę mocno nacechowane, ponieważ to jest trochę tak, jakby dzieci, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, tych głównych składów udowadniały, który z rodziców jest lepszy. Wiesz, te przekomarzanki w podstawówce, gdzie a mój tato więcej podnosi, a mój tato jest dyrektorem gdzieś tam. No mniej więcej w ten sposób wygląda, no. Jak widać, Jazzis nie dał rady w kwestii chociażby Misfits. Zobaczymy, jak tutaj sobie dadzą radę Zeno oraz Kanani. I patrzę na te bany. Freeze był z jednego znany, z Dravena. I co ciekawe, tym Dravenem dużo nie zagrał. Zagrał nim 4 gierki, jeśli to tak z pamięci mówiąc. Nie, nie zagrał nim ani razu. Nie zagrał nim ani razu. A po prostu Freeze kiedyś był, miał opinię najlepszego Dravena w Europie i kiedy mu go nie zbanowano, to go podnosił. Ale tak dawno nim nie grał, że nie wiem, czy to nawet jest trafiony ban w kierunku Splice Vipers. Zawsze możesz mieć te bomby w rękawie. A też pamiętajmy, pierwszy European Masters, gdzie grał Insek, on jakoś super często tego Lee Sina nie wyciągał. Pomimo tego, że był oczywiście względnie często banowany, to nawet jak już był otwarty, to często nie zawracał sobie nim po prostu głowy. A teraz proszę bardzo, SK Gaming Prime otwarcie jako Akali. Akali, którą faktycznie grali chociażby na środkowej linii w ostatnim meczu w play-inach. Jest to jakieś też podebranie Hatrixowi niekoniecznie, bo on tylko jedną gierkę zagrał przez cały sezon, więc po prostu dobry first pick. Tak, Akali staje się coraz popularniejsza. Też fakt, że możesz ją wysłać z czystym sumieniem zarówno na środek, jak i na górną linię, bardzo pomaga. Natomiast widzimy, Splice Vipers sięgają po to, co było sprawdzone u nich w hiszpańskiej lidze. I to 13 gier na Braumie i aż 7 gier na Jarvanie, więc tradycyjne wybory dla tutaj Tier Wolfa i Prima. Z komfortem, szczerze mówiąc, i dostali bardzo wygodne piki, ale proszę bardzo, Thresh będzie agresja na dolnej alei grana. Proszę bardzo. Tylko nie znamy jeszcze strzelca, a tych większość jednak banów nie sięgnęła, więc może dobrać dowolnego tak naprawdę, który ci wpadnie w ręce. Thresh jest też bardzo uniwersalnym czempionem. Wiemy natomiast, co będzie wybrane teraz przez Price. Będzie to Hekari. Nie jeszcze nie teraz, ale widać to po samonerach. Nie no, to może być równie dobrze bait, Michał. Po prostu to może być równie dobrze. Wiecie... Czemu bait? Znaczy, zszokuje was, ale samonery można ogólnie zmienić jeszcze przed wejściem do gry. No tak, ale kogo miałoby to baitować? Nas? No nie, no SK Gaming Prime. Ale jak duży jest ten... Znaczy, jest wystarczający delay. Znaczy, samonery byłyby zasłonięte. To może być równie dobrze z poprzedniej gry. To prawda. Może z jakiegoś tam screama, grając na... grał na Hekarimie. Więc znaczy, zobaczmy. W ogóle cały ten turniej jest rozgrywany na turniejowym kliencie. Czy screamy są grane na turniejowych klientach? Tak, tak. Nie wiem, na której wersji konkretnie grają i czy na tej też się gra screamy, ale... Bo jest kilka turniejów Realmów, ale wydaje mi się, że tak, na tym... No prawdopodobnie grał screama na Hekarimie. I ci strzelcy, którzy nie zostali wybrani, teraz banowani są z obu stron. No i Lucian, nie oszukujmy się, tego nie dało się pominąć tak naprawdę. Ale widzieliśmy już dzisiaj chociażby połączenie Braum-Korki. I o ile nie chce mi się wierzyć, żeby to nagle była jakaś niesamowicie duża meta, o tyle, bądźmy szczerzy, zawsze macie ten ewentualny wybór, szczególnie kiedy tak popularnym oczywiście połączeniem jest Lucian z Braumem. Ale Jinx wykluczona przez Splice Vipers i w sumie rzeczywiście, kiedy uda się Threshowi trafić chociażby Death Sentence, potem przedłużyć tę kombinację chociażby Flayem, to gryzaki potrafią być naprawdę Jinx niebezpieczne. Jinx plus Thresh to jest bardzo niedoceniany duet. A, bo wbrew pozorom Jinx ma mnóstwo obrażeń. Jeśli dasz jej dość czasu, żeby rozkręcić minigana, żeby ustawić się dobrze, dobić z rakiety, tak Thresh zapewnia CC, którego czasem Jinx po prostu potrzebuje. Cho'Gath zbanowany. Dobrze wiemy, że Orome lubi grać tankami, 4 gry na Ornie, 3 gry na Cho'Gathie i 3-0 miał na nim, więc może dobra decyzja, by go wykluczyć, a Freeze sięga po Sivira. Dolna aleja, puszowanie. Name more iconic prosty duo, team comp na Splice, tak typowy pod team fighty team comp, bardzo prosty, mieszanka CC, obrażeń, wytrzymałości, ale prosto zobacz. Po walki drużynowe. Jeżeli w takim, nie no, Kai'Sa chcesz w takim razie piknąć, przecież ta wczesna faza gry będzie niesamowicie bolesna. Kai'Sa jest całkiem okej, okay. Mogłoby tu pójść nawet w Hurricane'a i obijasz po prostu frontlane, zbijasz pasy, mnóstwo prędkości ataku, w ten build może Kedui pójść.
Tylko w takim razie, jak ma wyglądać, czy Thresh jest tylko i wyłącznie po to, żeby ułatwiać ganki Rek'Sai? Może być. Pamiętaj, że Thresh jest bardzo uniwersalnym supportem. Możesz go używać defensywnie, ofensywnie, pod linię, pod środkowy etap rozgrywki. Jedyny moment, w którym Thresh jest słaby, to te walki drużynowe. No ale od tego nie unikniesz. Natomiast w walkach drużynowych może ci pomóc. Dobre ulti od Kennena. To będzie ostatni wzięty wybór dla Sakrei. Został tutaj wzięty Kennen dlatego, że jest ok we Vladimira. Więc liczysz na to, że Vladimir skończy na topie i to się wydarzy. Nie ma żadnej możliwości i żadnego innego świata równoległego, w którym to Orianna znalazłaby się na górnej alei, chyba że nagle jakieś dziwne rzeczy zaczną się dziać. Ale mimo wszystko, kiedy spojrzymy na kompozycję SK Gaming Prime, to tak naprawdę jest wyjątkowo asasynowata. Ponieważ nawet Kai'Sa, mimo tego, że jest AD Carry, ma zestaw umiejętności, który może z niej zrobić asasyna. I mało celów, które tak naprawdę mogą zlikwidować. Albo rywale są wytrzymali, albo mają dobre sposoby na ucieczkę, albo mają defensywne samonery jak Orianna plus Command Protect. No i mamy jednak tutaj Oriannę dla Hatrixa. 3-1 miał na niej w hiszpańskiej lidze i aż 9 KDA. To jest postać, która jest potężna we właściwych rękach, a również z Jarvanem i z Braumem tyle możliwych kombosów, jeśli chodzi o inicjacje w tych fightach. W ogóle grając na Akali Orianną, Akali nie będzie miała łatwego życia. I tak i nie, bo na pewno Akali może łatwo ją wykończyć. Okay, no bo Akali ma bardzo dużo obrażeń i czasami nawet ta defensywa Orianny nie jest w stanie ją zastopować. Z drugiej strony przewaga zasięgu utrudnia życie Akali, creepowanie i tak dalej. I od kiedy masz mały sustain na linii, Orianna może się czuć swobodnie na tej alejce. Gdyby to była ta stara Akali, która posiadała jeszcze heala ze swojego Q, stwierdziłbym, że ma szansę spokojnie wytrwać na linii, tak podejdzie, użyje Q bez większych problemów. Niestety obecna będzie musiała tylko i wyłącznie najprawdopodobniej Q używać, żeby farmić, no ewentualnie tego Shurikena z E. Więc będzie to dla niej trudne zadanie. Ale poza fazą linii, nawet tak jak ty to naznaczyłeś, będzie miała naprawdę, naprawdę niesamowicie ciekawe akcje podczas chociażby teamfightów, no bo na Orianna się może rzucić, spróbować, ale Orianna i tak cały teamfight przeprowadzi jednym shockwave'em, więc powiedzmy, jaka to jest wartość. Sivir będzie bronił Braum, posiada swojego spell shielda. Może być trudno, po prostu może być trudno. Jeżeli jednak im się uda, powiedzmy, gdzieś do mid-game wypracować tę przewagę, to może się okazać, że SK Gaming Prime ma niesamowicie snowballującą kompozycję. I to jest właśnie ta kwestia. Jak uda się znaleźć te pojedyncze outplaye? Bo mimo wszystko Orianna jeden na jednego na Akali ok, ale gdy obok jest jeszcze Rek'Sai przeciwnika, to jest bardzo niepokojące. Czy uda się na spokojnie odbić laning phase i wygrać w teamfightach dla Surprise Vipers? Czy też zobaczymy wysnowbalowane postaci, które wzięło sobie tutaj, wzięli sobie zawodnicy SK Gaming Prime? Bo jedno trzeba przyznać. Mimo że grają bardzo poprawnie, nie grają najszybszego League of Legends, więc to jest ciekawe, że w taki sposób próbują zaatakować tutaj Hiszpanów. I proszę bardzo, Niemcy, Hiszpania, pojedynek bardzo ciekawy. Dwie mapy z rzędu tutaj interesujące mamy i o ile Bisfitz postanowiło kompletnie poddać się w meczu na Fnatic Rising, o tyle tutaj spodziewamy się bardziej wyrównanej walki. Prawdopodobnie mecz tego dnia. Zobaczmy, jak będzie on przebiegał. No, powiem tak, to jest mecz, który spokojnie nawet mógłby być meczem naprawdę świetnym piłki nożnej. Więc kto strzeli pierwszą bramkę, być może nawet jakiś hat-trick się uda. Zobaczmy tutaj. Wbrew pozorom tu może dojść do czegoś poważniejszego, bo Braum i Thresh mają odpowiednio umiejętności, które na pierwszych poziomach potrafią troszeczkę zasiać zamęt, ale ostatecznie nikt nie próbuje dalej walczyć, nikogo nie było w pobliżu, nigdy nie wiesz, co czeka cię po drugiej stronie ściany, więc nie próbujesz tego sprawdzać. Ładny tutaj Shuriken, szczerze. Kai'Sa tutaj będzie na niskim poziomie HP wchodząc na linię i pamiętajmy o tym, że pierwszy level Braum i Sivir, no nie ma mowy, żeby przegrali. Kedui trochę przesadził, trzeba przyznać, na samym początku i zauważcie, że Spice Vipers już gdzieś od pierwszych minut stara się pewną ręką złapać za tę rozgrywkę. A to jest dopiero druga minuta, wiecie, to są takie drobnostki. Tutaj wzięty ward, tutaj ubity przeciwnik, ale często te małe rzeczy sprawiają, że potem na linii przeciwnik się może złapać za głowę i jak to się stało, że umarłem? Jakim prawem? Nagle, w drugiej minucie. To się zbiera. To, że obrywałeś tutaj w minucie pierwszej z 30 sekundami, oznacza, że wchodzisz w minucie drugiej z 30 sekundami, mając mniej HP i nagle może ci po prostu tego braknąć 5 minut później. To tak naprawdę jest konsekwencją tego, że daje złapać się w Shurikena na samym starcie. Ale mimo wszystko na górnej alei stwierdza sobie Sakret, że wykorzysta to, że jest Kennenem i bardzo mocno obity Orome. I wygrywasz na autoataki jako Kennen, ponieważ bierzesz do rana, oszukujesz trochę te adaptive statsy, dostajesz dodatkowe ADS Adaptive Runek i
Zobacz, to jest Kennen, który ma 0 AP. To dlatego, że Adaptive Runes, Adaptive Stats działają tak, że system sprawdza, co bardziej chciałbyś mieć, AD czy AP. Oczywiście, jeśli nie masz żadnych bonusowych wartości, nie kupujesz przedmiotu, to każda postać ma domyślnie coś przepisane. Więc gdyby Kennen nie kupił tutaj Dorana Blade, a Doran Shielda... Ale to był dobry hook i to jest first blood na konto SK Gaming! Jak to się stało? Czemu to takie łatwe było? Widziałeś, jak on był wymierzony piksel do piksela i naprawdę DOS? Coś pięknego. To dosko. Dziś nieproste było. I to był ekstra hook od Thresha. I na drugim levelu mówiłem o tym, że Thresh potrafi naprawdę swoimi CC załatwiać zabójstwa, ale że przyjdzie to z taką łatwością, nie sądziłem. Też pamiętajmy, że Freeze tutaj jest teleportacją, a nie z healem, więc nie mógł ratować swojego supporta. No, przykro, niestety. Ale wybieracie możliwość szybkiego powrotu na linii w niezbyt korzystnych sytuacjach, ponad ewentualne duelowanie się z przeciwnikiem. I chyba nawet nie spodziewało się tego Splice Vipers. No bo grasz jednak na Thresha z Kai'Są, czyli teoretycznie ten drugi poziom jest silny dla Thresha, ale jak on silny jest tak naprawdę dla Kai'Sy? Jeżeli rozbije wszystkie staki, posiada oczywiście dużo obrażeń podstawowo, ale no... Musielibyśmy zobaczyć na powtórce, jak te rakiety wylądowały, bo jej drugi level jest bardzo zależny od tego po prostu, jak rozdane są pociski. Bo szczerze potrafię... Czasami na pierwszym levelu Kai'Sa potrafi zdać o absurdalne ilości, jeśli każda kula wymierzy wyrwala. Ja się jestem w stanie założyć, że Prime był przekonany o tym, że jest chroniony przez miniony. Możliwe. Możliwe. Po prostu nie spodziewał się. Dlatego to wyglądało znacznie. Dlatego ten zwłok był taki dobry. Aha. Ale teraz proszę, a propos dobrych rzeczy, już na górnej alei teoretycznie tak łatwo sakry nie ma. Oczywiście pamiętajmy, no jednak Vladimir jako ta postać, która posiada sustain, która jest w stanie się ubezpieczyć. Więc... Ale jeszcze chyba nie teraz. Ten no sustain nie, jest oczywiście fajny z kolejnymi punktami w transferze, bo na początku Q ma bardzo duży cooldown i przez to, że najfajniej działa sustain na Vladimirze, gdy co enty Q użyjesz, co entę, no to właśnie, jeśli masz duży cooldown, to umiejętności ten sustain dosyć jest przeciętny. Więc Kennen dobrze harasując da sobie radę. Ale właśnie, dopóki nie będzie dopóki Orome nie będzie wchodził w ciągłe wymiany z Sakrę, to nie ma dla niego większej przeszkody, większego zagrożenia, żeby na tej linii łatwo sobie radzić. Jedyne, co musisz robić, to nie dostawać obrażeń. Na razie, jakie to jest proste. Na razie jest okej, okay, bo ma Doran Shielda, ma potkę, nie zużył jej. W creepach wygląda to naprawdę solidnie, przepuszczał rywala. Więc to jest dosyć taka wyrównana mi wszystko linia. Nikt tutaj nie kontruje nikogo. Będziemy testowali dalej. Na razie, no to jest bardzo telegrafowany gang ze strony Tierwulfa. Postawili specjalnie Warda, został wyczyszczony. Areksa jest niedaleko, gotowa na counterganka. Ale właśnie, być może Splice Vipers... Nie jest tego pewne w 100%, że tam się właśnie Rek'Sai znajduje, ale mimo wszystko wycofanie ze strony jednego, jak i drugiego junglera. Kedui Malaga. Ajajaj. Zastanawiałem się, czemu była ten... Taka pauza z dobijaniem creepów. Aha, ale to chyba było. Usłyszeliście odpowiedź. Zdarza się niekiedy, no ale wiadomo, to jest dalej faza online, gdzie zawodnicy albo grają z gaming house'ów, albo ze swoich domów, różnie to bywa, ale kurczę, była wielka szansa na to, żeby tam na dolnej alei się coś podziało, no mimo wszystko, czy to Rek'Sai, czy też Jarvan, to są dwie postacie, które bardzo się cieszą, że mogą gdzieś tam uczestniczyć w dodatkowych potyczkach we wczesnej fazie gry, szczególnie chyba Rek'Sai, no bo kto nie lubi mieć w drużynie Rek'Sai, która, powiedzmy, na szóstym poziomie posiada już pełny przedmiot do dżungli, połowę Black Cleavera i z Ultimate'a zadaje po prostu tonę obrażeń. A przede wszystkim tona obrażeń to jest bardzo dobre określenie, ponieważ Rek'Sai na RC potrafi one-shotować carry w każdym etapie rozgrywki. Teraz Dan... Zobacz, to jest jeszcze wciągnięcie pod wieżę! Prime zginie w tej sytuacji! Ignite prawie go dopalił, ale nie, to było po prostu Q! I jeszcze dodatkowe zabójstwo! 2-1 dla SK Gaming! Ponownie łatwo. Ja nazwałbym to worth it. Naprawdę. Baited. Po prostu baited. Ja baited. I cały czas kręcił się w okolicy tutaj, a Frenik i dysponował wizją dookoła tego rejonu, więc zainterweniował na czas. I ostatecznie ta Kai'Sa ma 1-0-2. Fantastyczny wynik i do tego jeszcze Infernal. No lepiej być nie mogło. Ciągnąłeś, mam wrażenie, Splice Vipers w swoją grę. W naprawdę brudną grę.
której często pojawiają się zabójstwa, ale co ciekawe, to Splice Vipers miało nadzieję, że na dole jest proste zabójstwo. Przeliczyli się. I co gorsza, oni chcieli całkiem spokojnie rozgrywki. Uważali, że po prostu sytuacja na bocie będzie dla nich darmowa. A to SK Gaming nie tylko biorą Infernala, ale również dwie eliminacje, co będzie skutkowało dobrym snowballem. Pamiętajmy, rozmawialiśmy o tym jeszcze parę minut wcześniej. SK Gaming chcą rozkręcić rozgrywkę, mając te, jak to powiedziałeś, asasynowate postaci. No i doszło tutaj do kilku zabójstw, co umożliwi kolejne, żeby się potoczyły. I jestem ciekaw, jak będzie się to rzeczywiście toczyło w tej kwestii, ponieważ na ile im się to uda, a na ile zobaczą, że wiesz, o patrzcie, Space Vipers znowu atakują, a to podłożymy im nóżkę, przewrócą się darmowe zabójstwa dla nas. Ponieważ chyba już trochę zmądrzała drużyna czerwona, tak? Za pierwszym razem, kiedy dali się wyłapać Trashowi, za drugim, kiedy próbowali czegoś szukać na dolnej alei, no to do trzech razy sztuka, prawda? Mimo wszystko. I teraz tak, Oromo jest bezpieczny, nim się martwić nie musisz teoretycznie. Na midzie faktycznie Hatrix mógłby poddać się jakimś prostym gankowi, ale ma dostępnego flasha, więc przynajmniej ta jedna szansa na proste przeżycie jest. Gdzie się musisz bronić najbardziej zaciekle? Chyba właśnie na tej dolnej alei, gdzie naprawdę, tak jak też zauważyłeś, świetny start posiada w tym momencie Kai'Sa. I sądzę też, BF-a. Że trochę się tam pojawi jeszcze Frenik. Także zobaczmy, co ta Kai'Sa może zrobić z ekstra AD. Ciekawy build, że zaczyna od Stormblazora. Mimo, że nie ma runy Field Footwork, więc ten Stormblazor jeszcze pod tym względem będzie osłabiony, bo nie daje tego bonusu chociażby dla runy. No ale dobrze wiemy, jak się teraz buduje. No i proszę bardzo. Naszą Kai'Sę. Dwa samonery aż ze strony Hatrixa. Zdecydowanie ten heal nie był potrzebny. No ale. Znaczy, gdyby na przykład Rek'Sai dysponowała flashem, to tak, ale w tej sytuacji po prostu lekko spanikował. Dobre early game dla SK Gaming i co więcej, Dan nie znajdzie tutaj nic. I ciągle ta wywierana presja, czy to na midzie, czy to na bocie. Wszędzie SK Gaming pokazuje Splice Vipers, że oni po prostu są pewni swojego. Że w każdej możliwej chwili mogą wejść. A też zauważcie, że tak jak to wcześniej wspomniałem, akurat Kai'Sa może się pobawić w asasyna. Gdyby się jeszcze na bocie pojawił Frenik, który znajduje się w dolnej dżungli, to nawet mogą zdajwować. Mówiąc o tym, nie wiem, czy nie będą się szykowali na taki manewr, bo Tierwulf pokazał się na topie, więc wiemy, kto gdzie jest. Nawet dive tu nie jest potrzebny, jeśli możesz zbić plejty. O, to rzeczywiście będzie. To będą dwa aż zbite osłonki. Jeszcze piękny hook. To jest drugi raz i Freeze po prostu zginie również. Prime zostaje pozbawiony życia. SK Gaming. Dosko. Czy to jest ten sam poziom rozgrywki? To jest doskoza na bocie. Tak niesamowity treż. 2-1-2. Ten koleś wyprawia cuda. A teraz być może jakaś odpowiedź na górnej alei. Słuchajcie, dwóch na jednego. Niby bandałysego, ale mimo wszystko powinno to być po prostu proste zabójstwo. I Splice Vipers troszeczkę się pociesza. Okej, okay. Splice Vipers, druga eliminacja, coś jakaś odpowiedź na crossmapie, ale zainwestował w to bardzo dużo czasu Tierwulf, nie wychodzi na pewno z tego zadowolony i Splice próbuje tutaj zagrać pod komfort pierwszą mapę, co jak najbardziej rozumiem, jestem fanem takiego rozwiązania, bo patrzymy na to, czym grali w Hiszpanii. Najczęściej granym czempionem u Orome jest Vladimir, 4-1, najczęściej u Tierwulfa, Jarvan, 5-2, Hatrix. Drugim najczęściej granym czempionem jest Orianna, 3-1, 9 KDA. Freeze, 3-1, 4 gier na Sivir. I do tego 13 gier, z czego aż 10 wygranych u Prima na Braumie. Tak, oni poszli tutaj w komfort, chcieli się rozluźnić. I pamiętajmy, SK Gaming mieli rozgrzewkę. Oni zagrali aż 6 spotkań podczas play-inów. Moim zdaniem to jest plus. Tak, niektórzy mówią, o, możesz być zmęczony, guzik, prawda? Miałeś kilka dni przerwy i mogłeś się rozgrzać w graniu na tym międzynarodowym turnieju. I ktoś nawet jeszcze inny argument mógłby wyciągnąć, Michał, że... No, o, proszę bardzo. Rymcu, według was jaki jest najcięższy rywal dla Rogue w fazie grupowej? No, szczerze mówiąc, i Misfits, i Fnatic Rising. Z obiema drużynami trzeba się liczyć. Tak, no to w takim razie, skoro już wiemy, kto wygrał, więc musimy nazwać rywala po imieniu. Tak, Fnatic Rising, Fnatic Rising, tak. W sensie... prawdopodobnie nie ma ani lepszego argumentu, żeby podać inną odpowiedź, bo zdecydowanie to jest walka pomiędzy tymi trzema drużynami z Francji, UK oraz Polski. No i ta z Francji strollowała swój mecz, więc tak Fnatic Rising wydaje się być największym rywalem, ale Rogue dzisiaj nie gra. Także spokojnie, musicie podchodzić. Dziękujemy za pytanie. Więcej takich oczekujemy. Bardzo fajne pytanko. Na pewno możemy pociągnąć to pytanie dalej, kto będzie największym problemem dla Rogue w kontekście całego turnieju. I tutaj mu wskazałem, że te dwie drużyny, które oglądamy na ekranie, mogą do takich należeć. Tak, to są potencjalni półfinaliści EU Masters.
a również patrzymy na Team LDLC, aczkolwiek ich jeszcze mocy nie mogliśmy sprawdzić. Mad Lions to zawsze Mad Lions. Tych też trzeba się obawiać, nawet gdy wydają się być osłabieni. No pamiętajmy, udało im się wyeliminować Devil's One mimo wszystko, ale w kwestii LDLC tych będziemy mogli sprawdzić w ostatnim meczu, dzisiaj. A Mad Lions już w kolejnym, gdzie zmierzą się na Defuse Kids. Jednak już wracając do tego, co się dzieje na mapie, jakby tego było mało dla Splice Vipers, nie dość, że ta żmija... To jest chyba żmija. Kto? No, Viper. A. To jest chyba żmija. Fia, jest żmija, wąż, tak po prostu... Co jest? No dobra, żmija! Po prostu niech będzie żmija. Wydaje mi się, że to jest kobra, ale... Nie ma tych kapucynów takich po bokach. A. A kobry mają a, to takie, prawda, nie? To prawda, to prawda. No, coś tam nie, to jest żmija, żmija. Tak, albo tak. Grzechotnik. No ale, wiecie, nie dość, że ta żmija nie ma jadu, to jeszcze ogniem zostanie potraktowana. Drugi Infernal Break na Contest SK Gaming. Szczerze, to jest fantastyczny zestaw smoków dla SK Gaming. No co można powiedzieć, masz ten early, znaczy nie no, bardziej mid-game'owy team comp i dostajesz dwa Infernale, wtedy kiedy te przedmioty będą faktycznie budowane. Fantastyczna rzecz. Prościej byś nie mogło. I ktoś może narzekać, że RNG. Zawsze w takich sytuacjach jest jeden argument. Nieważne, czy byś dostał takie smoki, czy nie, dostaje się tylko, jakby zebrałeś się tylko i wyłącznie dlatego, że udało ci się wypracować tę przewagę w early game'ie. Więc zasłużyłeś na nie, nieważne jakie są. Bardzo ciekawy beat Kennena. Gunblade. O, pod bursta chłop leci. Gunblade na Kennenie. Czy to ma być split push Kennen, który po prostu będzie one-shotował każdego przeciwnika, który się z nim zmierzy? Chce się wzmocnić jeden na jednego. To na pewno. Druga rzecz. Protobelt. Ja uważam, że nadal w niego idziesz. Jest zbyt fajnym przedmiotem dla tego, co chce osiągnąć Kennen. Ale powiedzmy, że tym najbardziej pożądanym aktywem jest, że wbijasz się na flance i to jest twój taki drugi mini flash. Tylko jest po prostu sakrę patrzy. Czy ja mam się wbijać? To oni mają Sivir, Jarvana, Orianę, to oni się wbijają. Taki Kennen pod obrońcę trochę będzie w teamfightach. Wiesz co, wbija się również Akali, która po prostu one-shotuje prawie Orianę. Jednak to jest jeden za jeden, oko za oko. A w tym samym czasie Tier Wolf po prostu chciałby uciec pod własną wieżę i to mu się akurat udaje. Ale trzeba ci przyznać, Michał, że w odpowiednim momencie z tym podejściem się odezwałeś, ponieważ na górnej alei to właśnie Sivir prawie wykluczyła Kedwiego, który nie wie co zrobił. Kedui oczywiście tutaj spory błąd, ale też szkoda, że nie ma eliminacji. Tak, już Kaisa została złapana, bardzo dobra okazja się wydawała, mimo wszystko eliminacji nie będzie. Co więcej, oddane to będzie Rift Herald, chyba że będzie jakiś Tierwulf kradzieży próbował. Jest na pewno Death Sentence, ale sytuacja wygląda o wiele lepiej dla SK Gaming, ponieważ ci zadają mnóstwo obrażeń. Jeszcze na Ultimate, którym po prostu złapie przeciwnika za nogi i za łydki do tej otchłani pociągnie. Frenic 2 za 0 plus Herald. Znaczy mogło być prościej? Mogło? Ale to i tak jest całkiem łatwo, Sylvan. I co więcej, Herald natychmiastowo, przecież rywale są na cooldownie, że tak powiem. Nie ma tu nikogo na midzie, żeby realnie bronić poza Orianną. Aż trójka zawodników SK Gaming. Ta drużyna... Mówiło się o Vipersach, mówiło się o LDLC. Mało się mówiło o SK Gaming. Dlaczego? Też pamiętajmy, że... Pamiętacie ten ostatni sukces niemieckiej ligi na European Masters? Ja też nie, bo nie istniał. I niemiecka liga... Stała się tak, zawsze Niemcy się dobrze wypowiadali o sobie. Tak chwalili swoje drużyny i swoją organizację. Bla, bla. Nie sprawdzało się to zupełnie w tych bezpośrednich turniejach. I aż tak wielu niemieckich graczy nie ma, chociażby LEC. I to jest bardzo interesujące, biorąc pod uwagę, że Niemcy posiadają swoją nawet drugą ligę. Tak, posługując się logiką, prostą logiką, jeżeli w jakimś miejscu na świecie znajduje się Liga League of Legends, i również wydaje się być tak napchana, że potrzebujesz stworzyć również drugą ligę, to zakładasz, że pierwsza liga musi mieć naprawdę wielu naprawdę dobrych graczy. A okazuje się, że nie do końca. I proszę bardzo, SK Gaming jest uznawana za tą lepszą drużynę z niemieckiej ligi. Tak, nawet nie będziemy znowu wchodzić w szczegóły, tak, czemu to big, bla bla. Odbyła troszeczkę o tym mowa na naszych transmisjach. SK Gaming wydaje się być najlepszą drużyną z tego regionu. I szczerze, zobacz jakie drużyny pokonali jednak. Pokonali Mad Lions. Pokonali Misfits, pokonali Devil's One, pokonali teraz Splice, jeśli tak dalej się sytuacja będzie toczyć i to był rozpaczliwy dosyć ze strony Tier Wolfa. Kataklizm i
sytuacji, gra jak z nut tutaj drużyna SK Gaming. Oni liczyli na jakieś super mega combo i najprawdopodobniej mogłoby zadziałać. Tylko problem polega na tym, że nie masz paliwa do tego samochodu. On nie pojedzie. Twoja Oriana nie ma się najgorzej, ma nawet 20, prawie 30 creepów więcej od przeciwnej Akali, więc jest świetnie. Ale Oriana potrzebuje przedmiotu, żeby zadawać te bombastyczne obrażenia. W momencie, kiedy Akali, jeszcze raz spawnem, ma dwa Infernal Drake'i i po prostu Hexagon Blade'a, gdzie korzysta z każdej pojedynczej statystyki, które Hexagon Blade daje. Więc... Triple Infernal. O nie! Miejcie litości, Riot Games. No jeszcze... Czwartego nie będzie. Tak, no będzie to Mountain Drake. Jakby... Wiecie czego brakuje niekiedy kompozycjom opierającym się na asasynach? Tak, oczywiście w tym momencie zaokrąglamy, bo jak najbardziej posiadają Kennena, który i tak idzie w 1 vs 1. No często im brakuje możliwości pushowania, czasami nawet szybkiego robienia baronów. No Mountain Drake im to daje. No, bardzo ciekawa sytuacja. Druga ewolucja również dla Kaisy już padła. Więc ta Kaisa jest naprawdę gotowa dać łup na rywalom. Tak, normalnie potrzebujesz więcej przedmiotów, ale chyba ten brakujący przy ewolucji, nawet chociażby pod AD, masz Infernala. Także, co warto podkreślić tutaj, tylko jedna wieża wzięta przez SK, a przewaga w złocie to 5000. Sylvan, to nie są dobre wiadomości dla fanów Splice. Jeśli rywale nawet nie brali turetów, mają taką przewagę, to wierzcie mi, mając tą przewagę, będą w stanie wziąć turety i to się jeszcze pogorszy. Jest w tym taki, wiesz, każdy medal ma dwie strony i to jest jedna strona medalu. Możesz się zastanowić nad drugą. Być może SK Gaming nie do końca potrafi się zabrać za te obiektywy. Tak, możesz pomyśleć, tylko potem jak patrzysz na rozgrywkę. Racja. Trudno powiedzieć im, popełnili błąd. Czemu są tacy bierni? Nie. Po prostu znaleźli inne sposoby, skupili się na smokach i też by się skupił na smokach, gdyby to były potrójne infernale. Więc teraz wezmą się za turety, zobaczysz, że działają na midzie. Pamiętajmy, że tu Herald osłabił strukturę wcześniej. Więc... Oczywiście tu jest Sivir, która broni mida. Ale w końcu... Talon, mogliście wziąć tak. Sivir. I ta gra z Kasadynem może wyglądałaby lepiej, ale na sam koniec te turety padną prędzej czy później. Właśnie czekałem na argument w stylu, nieważne czy brali wcześniej te wieże, czy nie, nieważne czy broni ich Sivir, czy nie, brutalna siła na sam koniec wygrywa, czy to z kamieniem, papierem, czy nożycami. Mhm. Więc zobaczy, co się teraz dzieje. Po prostu dajwujecie i Frenik szuka odpowiedniego celu. To mi się bardzo podobało do tego wszystkiego zagrania Kataklizm, ale i tak cała sytuacja dla SK Gaming może wyskończyć się naprawdę dobrze, o ile ta wieża ich po prostu nie przebije. Zobacz, w tym samym czasie po prostu jednak się bawił. Dopiero teraz podchodzi Hatrix, on wysadza Kaisę, być może to jest jakaś szansa. Nie trafiony jednak do tego wszystkiego Shockwave. Leci mimo wszystko Tier Wolf. I to będą zabójstwa dla Splice Vipers. I to był bardzo słaby dive Sylvana. Kennen nie użył ostatecznej umiejętności i moim zdaniem to zmienia naprawdę wiele. Rekcja również miała takiej okazji i po prostu dziwię się, czemu nie zagrali tego nieco bardziej ostrożnie. Chciałem tylko wspomnieć, jakby w ogóle dla Splice Vipers... Przypadkowo, chciałem odkasnąć. Wymutowali mnie! Przez przypadek ja się wymutowałem. Ała. Zły przycisk w ciemno kliknąłem, miałem siebie się wymutować. To miało być do... O, dokładnie tak. Ale... Dla Splice Vipers to mogło wyjść w ogóle jeszcze lepiej, bo był moment, gdzie Jarvan zamknął dwie czy trzy postacie w kataklizmie. Gdyby tam Hatrix odpalił Erkę, to wszystko by było gładsze. A zauważ, że SK Gaming miał chwilę zawahania. Widziałeś, kiedy Frenik wszedł na plecy? Pod tę wieżę? On chciał znaleźć albo Freeza, albo właśnie Hatrixa. On ich chciał podbić. Ale no, najpierw się zatrzymał i dopiero potem odwrócił na Brauma. Więc jeżeli już nie bierzesz tego, co dostajesz i zaglądasz darowanemu koniowi w zęby, no to kończy się to dla ciebie źle, bo cię w końcu ugryzie. I tak się stało. I zabójstwa są czymś, co może przywrócić Splice Vipers do gry. A tym bardziej, że to były shutdowny. To były 3-0 postaci, które zginęły. Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy i było 5000, mamy 4000 i zaraz znowu 5, bo SK Gaming wezmą wieżę na topie. Burza Kali tutaj działa bardzo dobrze. Ej, ale to akurat już był błąd, że nie poszli po wieżę, tylko po zabójstwa. Masz na myśli akcję na midzie nadal. Tak. I coś tym jest, bo SK Gaming w 2017, SKT, przepraszam, SKT a nauczyło nas bardzo fajnego zagrania, które stało się teraz już podręcznikowym. I mało trochę o tym jako komentatorzy mówimy. Ale kiedy SKT nauczyło się tego, jeśli mamy wieżę na midzie i ona ma mało hitpointów, to szykujemy dive. Czyścisz wizję na flankach, przygotowujesz dive.
Jeśli wygląda dobrze start, idziemy Oli. Jeśli nie, po prostu się wycofujemy, bierzemy wieżę. Więc ostatecznie kończysz albo z ciastkiem, albo z całą cukierką. Co zrobił SK Gaming? Nie rozpoznali, że ich start wygląda słabo. I poszli Olin w sytuację, w której Olinów uniknąć powinny. Gdyby po prostu wycofywali, obiliby wieżę, prawdopodobnie by ją wzięli i tyle. Dlaczego to zagranie jest o tyle fajne? Bo jeśli dobrze je setupujesz, to zawsze masz drzwi ewakuacyjne szeroko otwarte. Tak nikt na plecach twoich... Jak będziesz atakował i szedł do tyłu, nikt nie powinien być na twoich plecach. Co kontroluje to zagranie? Jeden niewyczyszczony ward, teleportacja od takiego Wladimira i nagle jesteś zamknięty. Ale jeśli dobrze to setupujesz, to jest takie dosyć podręcznikowe zagranie. I często patrzcie, jak drużyny grają dookoła tego, że mid ma mało HP. Też pamiętajcie o tym, gdyby ten mid był po prostu zniszczony, nie zdajwowałbyś, bo rywali tam by nie było, bo nie ma czego bronić. A gdy ma mało HP, to są powody, by go nie bronić. I to jest również smog dla Splice Vipers, panie i panowie, być może faktycznie dostali odpowiednią ilość czasu. Monotematycznie widzę. Smurfing. Naprawdę, ktoś naprawdę wyrzucił dobre liczby na kościach. Czy to ma być podejście pod Barona? Odważne, ale próba wyczucia przeciwników. O, no i proszę bardzo. Jedna soczewka. A, zawsze mi się podobało, że Riot Games dało te trinkety. Oj, oni nie wiedzą, że ten Baron nie jest robiony. Chyba? Teraz będą wiedzieli. Gdy tylko zobaczą przeciwników, świetny szokuj na dwóch osobach. Aż, ale te sentence również nie trafione. Chodzi mimo to jungler drużyny SK Gaming. Biją się, ale ten... Pricek Maelstrom, co on zrobił? Spowodował, że całe Splice Vipers po prostu padło na kolana i tym samym SK odwróciło ten teamfight. Jeden udany ultimate, quadra kill dla Jenaxa. I brakuje Penta, ale chyba się nawet nie przejmuje. Freeze kompletnie stąd zwiewa i przepiękny teamfight dla Akali, ale również i od Thresha złapana na początku w Shockwave. Leci hook, dobry ultimate i potem trzyosobowy flay. I trzeba przyznać, że smurfuje kompletnie tutaj DOS. DOS był powodem najprawdopodobniej, dla którego w ogóle wygrał teamfight SK Gaming, ale ten dwuosobowy Shockwave, że nie został przekuty w zwycięstwo? No niestety, to nawet można powiedzieć, że został przekuty w porażkę. Czemu? Bo złapałeś dwie osoby. Co się działo na komunikacji głosowej u Splice Vipers? Na pewno mam dwóch. Zanim ludzie zorientowali się, o co chodzi, zaczęli ślepo podążać, a nagle Kennen się wbija. Zobaczmy raz jeszcze. Próbując za tym podążyć, Splice, i kogo nie upilnowali? Kennena. Tak, to nie był place, który oni setupowali. To Rianna trochę wyciągnęła to jak z kapelusza, prawda? Widzieliście ten play, nawet cztery osoby zgarnięte, to było zacne jak na Thresha. A tym bardziej, że sugerowałem, że to jest jedyne miejsce, gdzie akurat Thresh jest słaby. A także DOS mi udowadnia, że dobry Thresh jednak w teamfightach nawet się odnajdzie. Ale wiesz, takie sytuacje często obracają się przeciwko tobie. Tak, jako Splice Vipers nie chciałeś walczyć. I nagle znajdujesz świetny szokuj, bo to był bardzo dobry ultimate ze strony Orianny. Ale w tym ferworze walki, w tym okrzyku mam dwóch, rywale obici, zapominasz o podstawowej zasadzie, którą sobie nałożyłeś. Nie chcemy walczyć i podjąłeś walkę, kiedy jesteś 4000 do tyłu, kiedy Sivir jeszcze nie ma swojego Infinity Edge, kiedy Orianna nie ma prawdziwych obrażeń i Rabadon dla Orome, jeśli dobrze kojarzę, nie był jeszcze dostępny. No więc cała historia zaczyna się od nowa. Pomimo tego, że strata w złocie to już całe 7 tysięcy, to już po tym jednym teamfajcie dostajesz aż 3 tysiące jeszcze bardziej w plecy. To jest niesamowicie bolesne. I triple infernal. Kochani, no to jest OP. Co Riot Games miał w głowie, jak to projektowało? Pewnie, że... Ej, wyobraźcie sobie, że na Worldsach w piątej mapie SKT, na przykład, nie wiem... Devil's One, niech będzie. O, ho, ho, to by było coś. Na piątej mapie nagle z rzędu trzy infernale, a potem trzymał ten Drake. Wyobraźcie to sobie. To by naprawdę namieszało, ale Riot Games wychodzi z ideą taką, że jeśli są triple infernale, to się do tego dostosuj, drużyno. Skoro mecz ma wyłonić najlepszą drużynę i adaptacyjność jest jedną z cech dobrej drużyny, okay, to taki losowy Triple Mountain, Triple Infernal z serii na początku to testuje. I to jest na papierze, w teorii. W praktyce nigdy tak się nie dzieje. Na sam koniec po prostu drużyna, która ma lepszy early game'owy team comp go weźmie i żadna adaptacyjność nie jest tutaj testowana. Więc jestem ogólnie przeciwnikiem aż takich skrajnych wyników. To tylko i wyłącznie amplifikuje. Trzy Infernal Drake'i pomagają się przeskalować kompozycji, która nie do końca...
kompozycją, które nie zawsze powinny skalować aż tak dobrze. I po prostu idziesz Gunblade i Rabadona. Tak. Kiedy widziałeś ostatni raz taki build u Kennena? Nie jestem pewien, ale no... Infernale tak pięknie z Rabadonem się składają, tak no tyle darmowych AP. Może uda nam się zobaczyć, jak realizator pokaże, ile AP ma sam Kennen na dwóch przedmiotach. Ile będzie stawiasz? Więcej niż czasami Kennen na full buildzie. Ile byś obstawiał? 400? A wiesz co? Nie umiem nigdy kalkulować AP i AD. Czekaj, 120 ability power daje ci sama czapka. No i procenty się zaczęły i już Sylvan zamilkł. 120, że czapka ma, to potrafił powiedzieć, ale... Ujen! Dobra, 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 Mondralo. Ile... 26 z Infernala. Ile Gunblade może dawać AP? 60? Nie orientowałem się. Dobra, to załóżmy, że 60 to już jest 180. No nie to... licz, Sylvan. Nawet gdyby 20% wyszło... Okej, co się nalicza szybciej, Infernal czy Rabadon? Co, od czego liczysz procenty? Znaczy, co, jak co? Znaczy, okay, więc najpierw liczysz, na pewno musisz policzyć, sumę zrobić Ability Power. Potem musisz pomnożyć przez co? Przez Infernalem mnożysz Rabadon przez Rabadona. Rabadon ma pierwszeństwo i potem się naliczają Infernale. Tak? Prawdopodobnie tak. To jest Mountain Drake numer 2. Jeśli będzie Triple Mountain, to jest wszystko ustawione. Najlepsze jest to, że zobaczymy autentycznie... Nie. Uff. Już tak moje serce przez chwilę stanęło i... No. Ale co przetasowanie? Fenomen, po prostu fenomen. Widzę obie drużyny, które tak patrzą na tego Ocean Drake'a i sobie mówią nie, to jeszcze nie, po prostu nie opłaca, po prostu pójdziemy skończyć grę. I teoretycznie w takim stadium znajduje się obecnie SK Gaming. Jednak może się okazać, że będą potrzebowali aż drugiego Barona, żeby tę grę po prostu zamknąć, ponieważ nie udało im się dobrać do ani jednego z inhibitorów. To jest teoretycznie zły omen. Tak, zobacz, cztery wieże tylko wzięte. Chyba, że jakiś teamfight zrobią, no o, to już powiem nieźle. Zobacz, co się dzieje, wchodzi w to wszystko, Edgar drużyny SK Gaming. Zobacz, to dobrze wygląda. To jest taka rzeź dla SK Gaming, a tylko i wyłącznie dwóch zawodników się pozbyli. Double kill dla Kennena, w końcu to ability się, power odpłaca. No i proszę, teraz już mogą się dobrać do inhibitora. 400-600 milion, nie wiem ile AP ma. Ma wystarczająco. Kennen pod full AP. Pod full bombę w sumie. Tak, no. Jeśli jesteś w stanie zagwarantować, że trafisz kilka osób z ultimate'em, to full AP jest ciekawym buildem. Zoni nie potrzebujesz, bo masz zegarek. Ten nie wciśnięty od tak długiego czasu. Ładna gra SK Gaming. Czyżby to miał być pierwszy raz, jak Niemcy faktycznie zaistnieją na mapie Europy w EU Masters? I myślę, że mogą mieć na to całkiem spore szanse. Pierwsza wygrana w grupie daje ci świetny start. Druga wygrana w grupie sprawia, że już możesz być coraz bardziej pewny tego, że w ogóle awansujesz. A meczów w grupie rozgrywasz tylko i wyłącznie 3. Mhm. I pamiętajmy o tym, że to jest najtrudniejszy ich pojedynek w tej grupie. Tak, mimo wszystko grupa D jest drugą najtrudniejszą po grupie C, ale mierzysz się tylko potem na Campus Party Sparks. I nie chcę być niekulturalna, ale trochę nazwa drużyny sugeruje, jakie miejsce będą mieli na EU Masters. I For The Win eSports, która też drużyna to z Portugalii, nie jest problemem i nie była przynajmniej na poprzednim EU Masters. Tak, SK Gaming prawdopodobnie pokonując tutaj najtrudniejszego przeciwnika, gwarantuje sobie już top 8, co już jest dobrym sygnałem dla niemieckich fanów. I dobrze, chciałbym, żeby raz na jakiś czas każdy z głównych regionów miał swój sukces, Aha. Bo to dobrze wygląda PR-owo i to buduje ducha całej społeczności. My mieliśmy jedno IHG i już od razu nam się uśmiecha myśl, kiedy słyszymy nazwę European Masters, bo przypomina nam się Caitlyn Woolite'a. Oj tak, ten jeden teamfight. A to było dobre kajtowanie, pamiętamy. I co więcej, taki jeden sukces, taka jedna wygrana, czy nawet drugie miejsce sprawiają, że scena niesamowicie na tym zyskuje. Nowych fanów, być może nowych sponsorów, bo ludzie zauważają, że warto tak. coś takiego zainwestować. Więc ja chętnie zobaczyłbym SK Gaming w finale. Polska, Niemcy raz jeszcze. Bo wiecie, możecie myśleć, że najważniejszy jest sukces tylko i wyłącznie nasz. Ale na sam koniec dnia wszyscy gramy do jednej bramki. Chcemy po prostu, żeby League of Legends było wszędzie wielkim e-sportem. To prawda. A więc cieszymy się z każdego zwycięstwa, ale mimo wszystko kibicujmy najbardziej naszym. O tak właśnie. Swoją drogą... Sport możemy tu. Pozwolę sobie sprawdzić Rogue. Tak. Gra oczywiście jutro, pojutrze i po pojutrze. Jutro grają akurat lekko, bo na czeską drużynę. O, a więc mają najważniejsze mecze w środę i w czwartek. Grają na Fnatic Rising w środę na otwarcie transmisji i w czwartek. Patrz co się dzieje, teleporcik leci. Musieli jednak opuścić tego Barona. Jednak na plecach. To sygnał do odwrotu.
Okej, okay. SVP po prostu się wycofa. Nie spalili ultimate'a, to najważniejsze. Tylko od Sivir, ale to nie jest aż tak istotne, bo nie musisz daleko biec, kiedy rywale są w miejscu i robią barona. A jednak dalej na plecach. Ten skubaniutki będzie czekał. Połowa punktu zdrowia na baronie schodzi, ale SVP jednak podchodzi. No, grożą przeciwnikom swoją obecnością i nie ma się co dziwić, ale zwróćcie uwagę jednak na to, jak dobrze jest rozplanowana ta wizja w górnej części mapy po stronie barona ze strony SK Gaming. Oni tam wiedzieli wszystko, jednak to jest szybki odwrót na wieżę. Splice Vipers sprytnie sobie to rozplanowali. I teraz macie zobrazowane, dlaczego zawsze musisz mieć priona midzie robiąc barona, bo to się dzieje. Rywale wtedy podchodzą na wieżę, ty musisz się wycofać z barona, ale patrz na to. To jest Assassin, Kedu, i co więcej, to jest Assassin jednak, jest jednak zagrany na dwie osoby, aż kataklizm, a i tak wycofuje Splice Vipers. Oni wiedzą, że nie chcą się bić. Kennen, gdyby tutaj wleciał, to była masakra, ale jednak dalej próbuje i wyklucza jednego z zawodników. Rome całkowicie się tego nie spodziewał. Jakimś prawem SK i tak zdobywa zabójstwo. I mają priona topie i na bocie, co oznacza, że Spice muszą się wycofać, muszą wyczyścić te creepy i SK Gaming po recallach mogą sami podejść na barona, ponieważ, no właśnie, teleportem dysponuje Kedui. No, będą mogli się spokojnie uzupełnić. A przez chwilę było gorąco, trzeba przyznać. Ledwo przeżyła tutaj Kaisa, to też warto podkreślić. Shockwave'u nie ma dla Orianny, Kataklizmu nie ma Tierwulf. To wygląda jak baron dla SK. Ale ma smite'a, mimo wszystko jednak zgrozi. Nie masz tutaj żadnych możliwości podejścia, kolego. Drugi baron! I ten, panowie, no inhibitor albo otwieracie, albo zdajecie broń i skulacie ogon. No nie wierzę, no nawet twój trash ma 142 ability power. Kennen, 594 ma tak swoją drogą. O, wow, na trzech i połowę tego ma w AD. Pamiętajmy, że to daje i AP, i AD. To nie jest daje ci adaptive AP lub AD. Daje ci i to, dlatego hybrydy są tak OP na tym. W tym Akali oczywiście, gdzie ona ma przeliczniki i pod AD, i pod AP. Tak Ezreal, zwłaszcza w czasach, kiedy ten build był szczególnie z dwoma łyskami. Tak Inferna dla niego jest przełomowy. Boli, po prostu boli. Oczywiście, tak gdybyście się zastanawiali, to akurat też tyle ability power posiada ze względu na swoją pasywkę. To też. Dzięki której, wiecie, zbiera duszę i za duszę dostaje armor, jak i ability power. Co w sumie jest dość dziwne, tak gdyby się zastanowić nad tym, dlaczego akurat też dostaje ability power? Że niby to jest, że ability power to jest ucieleśnienie, czy też pewna manifestacja mocy zmarłych? Można to w sumie tak podciągnąć pod lore. Każda dusza jest warta 27 sztuk złota. To jest sporo, więc jak recallujecie, widzicie trzy dusze, rzućcie do W. Przerwanie recalla, ja bym chętnie za to wziął 75 sztuk złota. No proszę. Dusza jest warta pieniądze? Znaczy jak statystyki, które oferuje w przeliczeniu na złoto, jest warta 26 sztuk złota. No, gdyby, no dobra, gdyby dusze dawały pieniądze, to już by było totalnie OP. No ale... Proszę. Można sprzedać duszę rzekomo. Myślę, że ale to z reguły nie za pieniądze. Myślę, że za chwileczkę może sprzedać swoją duszę po prostu sakry, wbijając sam nawet na trzech, bez większych problemów. Ej, Sylwan, musimy porozmawiać o czymś, o czym nie porozmawialiśmy tu w ogóle na transmisji dzisiaj. To jak to? Na play-inach trochę psioczyliśmy na te drużynki, że szarpane League of Legends, że słabiutko. No tak. Oglądasz Fnatic Rising, oglądasz SK Gaming, tak? To już jest nowy poziom. I to jest dobre League of Legends. Więc jednak jest ta pewna różnica, jeśli chodzi o te najlepsze drużyny na turnieju, a reszta. To jest, wygląda jak dobry, ciekawy turniej do obserwowania. O tych drużyn można grać, uczyć się grać LoL'a. Patrz na Kennena. No, myślę, że akurat nie o Splice Vipers, szczególnie kiedy patrzymy na te Shockwave'y, ale od SK Gaming zdecydowanie jednak zwodzi przeciwników za nos. Czysto. Po prostu czysto. I będziemy mieli, jestem pewien tutaj, SK Gaming w top 8. Wydaje mi się, że dalej to jest drużyna, która, przypominam, pokonała Mad Lions i pokonało Splice Vipers. Najlepszy region w Europie? Rzekomo Hiszpania. Obie drużyny zostały pokonane w Best of One. Pokonaj Devil's One. I wiem, że niektóre Janusze tutaj community by narzekali, że rzekomo Devil's One jest słabą drużyną. Nie. Devil's One gra dobry League of Legends. I to też coś znaczy. I do tego jeszcze... Pokonali Misfits, tak SK Gaming lecą przed siebie niepokonani. No, ale na swoją nazwę za przegrali, tego im nie odpuszczę. To będzie im zapamiętane. No chyba, że z SK Gaming będzie jak z odpowiedziami na sprawdzianie.
że jedna odpowiedź, czy tam dwie, mogą być niepoprawne, żeby otrzymać piąteczkę. A widzimy, że akurat DOS całkiem nieźle przysługuje się swojej drużynie, szczególnie, że Orome po prostu musi uciekać z Ignite'em na twarzy, nie ma się co bić jako Vladimir. I po prostu te wieże będą upadały jedna za drugą. Splice Viper, czy na pewno chcecie się bić? To jest dobre pytanie. Służą do teamfightu głównie, ale zgadnij co zrobi Kenem! To jest 200 V! 1 versus 5 to był Thunderstruck. To nie było 1 versus 9, jeżeli chodzi o Orome, ale teraz jeszcze ponowne wejście w... Próbuje Tier Wolf, to naprawdę słodkie, ale na sam koniec na polu bitwy zostaje Kedui, a ten ma naprawdę spore obrażenia. No i oczywiście jednak, gdyby się chciał jeszcze troszeczkę bić, 23 do 60, dość krwawa gra, ale na sam koniec SK Gaming Prime wygląda niesamowicie solidnie. Triple kill dla Hatrixa na Theorianie, ale nawet quadry czy pęty nie wbił.